Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który jest już nagłaśniany przez inne media już od 1 stycznia. Otóż od 1 stycznia zmienił się zakres obowiązków patroli drogowych, co mają wykonywać podczas kontroli drogowych. I oczywiście największe poruszenie, największe zmiany dotyczą odczytywania wskazania drogomierza w samochodzie przez służby uprawnione do kontroli pojazdów. I z tym pytaniem zwracam się do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Suwałkach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Panie naczelniku, doszły obowiązki właśnie od 1 stycznia dla Pana podwładnych. Jakie to obowiązki, jak mocno wydłużają czas kontroli? Od początku roku weszły właśnie przepisy dotyczące kontroli pojazdów pod kątem dokonywania sprawdzenia stanu drogomierza w autach zgodnie z artykułem 306a, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w zmianę takiego drogomierza, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Również osoba, która dokonuje takiej zmiany, podlega również karze do lat 2. Jak w praktyce odbywa się w tej chwili kontrola właśnie na drodze? Podczas czynności kontroli drogowej policjant dokonuje sprawdzenia stanu fizycznego drogomierza. Zapisuje ten stan licznika, wprowadza w system centralnej ewidencji pojazdów i ten stan licznika jest odzwierciedlany i dokonywane jest sprawdzenie ze stanem poprzedniego zapisu ze stacji kontroli pojazdów, czyli z badania technicznego, ewentualnie z poprzedniej kontroli drogowej. Jeżeli powiedzmy ten stan licznika jest inny, jest zaniżony, wtedy policjant na miejscu dokonuje czynności, czyli podejmowane są oględziny takiego pojazdu. Pojazd jest ewentualnie sprawdzany, kierujący jest przesłuchiwany i następują czynności wyjaśniające u nas tutaj w komendzie pod nadzorem prokuratury. Właśnie, chciałem się zapytać, jak właśnie wyglądają dalsze czynności. Czy kierowca jest puszczany, czy pojazd jest odholowywany? W większości przypadków pojazd jest przekazywany dla właściciela. Bywają również przypadki, gdzie jest samochód zabezpieczany na parkingu strzeżonym do dalszych czynności. Kto przeprowadza dalsze właśnie czynności wyjaśniające? To tak jak wspomniałem, policja ten pojazd zabezpiecza, a później są wykonywane czynności pod nadzorem prokuratury w ramach śledztwa. I to jest określone przepisami. W każdym przypadku podczas kontroli drogowej policjant ma obowiązek, aby spisać taki stan licznika i w pojeździe tym, który się porusza i ewentualnie w pojeździe, który jest przewożony. Bo też należałoby wspomnieć, że jeżeli oczywiście wszystko się psuje, drogomierze, liczniki również, ale takie rzeczy czy zmianę licznika w aucie należy zgłosić na stacji diagnostycznej. Jeżeli jest faktycznie licznik wymieniany w takim aucie, należy zgłosić to na stacji kontroli pojazdów dla diagnosty. Diagnosta, jeżeli to potwierdzi, wpisuje wtedy w taki stan licznika u siebie w centralnej ewidencji pojazdów. No oczywiście też trzeba przygotować odpowiednią dokumentację, która jest wymagana. Warto też dodać, że osoby, które zakupiły używany szczególnie pojazd już zarejestrowany w Polsce, ten pojazd zapewne ma już jakąś historię i nie sprawdzały tej historii na stronie internetowej, warto dla własnego spokoju dokonać tego. Jest strona internetowa, która powiedzmy odzwierciedla badania techniczne pojazdu i to jest historia pojazdu gov.pl. Tam każdy z użytkowników pojazdu po prowadzeniu
numeru rejestracyjnego, numeru VIN pojazdu oraz daty pierwszej rejestracji. Wejdzie na tą stronę, sprawdzi stan ostatnich badań technicznych oraz stan licznika kilometrów, które zostały zapisane podczas tych badań. Ten stan licznika jest bodajże już od kilkunastu lat podawany właśnie na tej stronie jest. Myślę, że około 2014 roku jest ten stan licznika podawany, od kiedy weszła właśnie ta historia tych pojazdów zarejestrowana właśnie w systemie w internecie centralnej, w historii właśnie pojazdów. Tutaj też no, nie należy się do końca sugerować tym przebiegiem, bo policja podczas kontroli posiada również dodatkowe możliwości, gdzie wprowadza ten stan licznika w systemie i też ma do tego dostęp, powiedzmy, diagnosta, który dokonuje badania technicznego pojazdu i też może weryfikować stan licznika podczas kontroli drogowej, gdzie została wykonana przez uprawnioną osobę oraz ze stanem, powiedzmy, licznika, gdzie zostało wykonane badanie techniczne poprzednie. Tak, i tutaj właśnie takie uprzedzenie dla osób, które planują ingerować właśnie w stan licznika przed przyjazdem na badania techniczne, że w ciągu roku, jeżeli miał styczność z panami, to lepiej tego nie robić, bo diagnosta również widzi stan licznika podczas kontroli drogowych. Tak, właśnie diagnosta widzi ten stan licznika podczas kontroli drogowej, którą przeprowadza uprawniona jednostka, policja czy bądź inna służba. Ma też, tak jak wspomniałem wcześniej, ma wgląd do poprzednich badań technicznych i też ewentualnie weryfikuje i informuje. No my już podczas kontroli drogowej, no jeżeli stwierdzimy takie uchybienie i powiedzmy takie oszustwo, gdzie jest zaniżony stan licznika, no podejmujemy już kroki, o których mówiliśmy. Czy od 1 stycznia są już jakieś wyniki w związku z przeprowadzanymi kontrolami? Tak, mamy w tej chwili około 10 spraw dotyczących właśnie oszustwa zaistniałego z drogomierzem umieszczonym w pojeździe. Są one prowadzone pod nadzorem prokuratury w formie śledztwa. Takie największe przebiegi, które zostały ujawnione, to są przebiegi bodajże w styczniu, około ponad 300 tysięcy kilometrów, a w samochodzie Volkswagen zostało zmienionych w drogomierzu oraz 1 lutego również zatrzymane zostały dwa pojazdy, gdzie zostały zatrzymane dwa pojazdy z nieprawidłowym stanem wskazań drogomierza i w jednym stwierdzono stan o 33 tysiące kilometrów przekręcony, w drugim pojeździe stwierdzono niezgodność drogomierza o ponad też 300 tysięcy kilometrów. Czyli po troszeczku te przepisy zaczynają działać. Te przepisy zaczynają działać i sprawdzamy, weryfikujemy te pojazdy, których dokonano przestępstwa. Jeszcze na koniec zapytam, czy sam czas kontroli znacznie się wydłużył, czy troszkę? Czas kontroli na pewno troszkę wydłużył się, bo tak jak wspomniałem, policjant musi sprawdzić stan licznika, musi też ewentualnie w systemie ten stan licznika zarejestrować oraz dokonać kontroli takiej podstawowej i stwierdzić, czy jest faktycznie w porządku ten stan licznika, czy coś tam zostało zaistniałe i coś zostało przerobione. Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Tak jak Państwo słyszeli, od 1 stycznia działania trwają. Kolejne osoby ujawniane są, czynności wyjaśniające trwają. Wszystko to po to, abyśmy mieli na rynku auta z wiarygodnymi wskazaniami drogomierzy. I ostatnie zdanie jeszcze dzisiaj. Powtórzę to, co mówiliśmy podczas magazynu. Osoby, które nabyły pojazd już zarejestrowany w Polsce, niech sprawdzą, jeżeli tego nie dokonywały, na stronie ogólnodostępnej historię swojego pojazdu, aby nie mieć przygód właśnie podczas kontroli, czy na drodze, czy podczas rutynowej wizyty w stacji diagnostycznej. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.